Najnowsze publikacje wykazały, że wiedza na temat urządzeń do tlenoterapii i ich poprawnego stosowania wykazuje pewne braki. Panuje również dużo błędnych przekonań, w wyniku których wielu pacjentów na oddziałach ogólnych jest leczonych nieprawidłowo. W tym filmie omówiono główne rodzaje stosowanego powszechnie w tlenoterapii urządzenia, umożliwiającego klinicystom postępowanie zgodnie z opublikowanymi na całym świecie wskazaniami, takimi jak wytyczne Brytyjskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej i zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Opieki nad Układem Oddechowym. Przyjrzyjmy się zatem działaniu tych urządzeń, okolicznościom i sposobom ich stosowania, ich właściwościom, a także środkom ostrożności związanym z ich użytkowaniem. Mamy nadzieję, że poszerzy to zakres wiedzy w tej jakże ważnej dziedzinie. Urządzenia dostarczające tlen można podzielić na dwie grupy, w zależności od tego, czy pokrywają one część, czy też całość zapotrzebowania pacjenta na wentylację. Urządzenia do zmiennego stężenia tlenu, zwane również jako urządzenia do niskich przepływów, dostarczają tlen przy przepływach niższych niż zapotrzebowanie wdechowe pacjenta, a zatem dodatkowo wdychane jest również obecne w pomieszczeniu powietrze. Urządzenia do stałego stężenia tlenu, znane również jako urządzenia do wysokich przepływów, zapewniają przepływ, który całkowicie pokrywa zapotrzebowanie wdechowe pacjenta. Przyjrzyjmy się najpierw urządzeniom do zmiennego stężenia tlenu oraz różnym dostępnym modelom tych urządzeń. Cewniki donosowe są jednym z najczęściej stosowanych sposobów dostarczania tlenu w trakcie tlenoterapii. Cewnik donosowy składa się z dwóch miękkich wypustek przyłączonych do drenu doprowadzającego tlen. Dren tlenowy należy najpierw podłączyć do przepływomierza tlenu i ustawić odpowiednie dla pacjenta natężenie przepływu. Wypustki cewnika wkłada się do nozdrzy pacjenta, dren zapętla za jego uszami, a regulatorem długości dopiera odpowiednie dopasowanie. Tlen przepływa cewnikiem do nosogardła pacjenta, które pełni funkcję zbiornika anatomicznego. Cewniki donosowe są lekkie i ogólnie wygodne oraz dostępne z wypustkami o różnych kształtach. Tlen może być podawany przy przepływie 6 litrów na minutę lub mniej, a natężenia przepływu równe lub mniejsze 4 litry na minutę nie wymagają nawilżania. Cewniki donosowe można stosować przy bardzo małych przepływach u dzieci, przy czym szczególnie korzystne są dla osób oddychających ustami. W trakcie terapii tlenowej pacjenci mogą jeść, pić i mówić. Jednak stosowanie cewnika donosowego wymaga, aby górne drogi oddechowe były drożne. Cewniki donosowe są przeciwwskazane u pacjentów z niedrożnością nosa, na przykład z polipami nosa. Jak wspomniano wcześniej, stężenie tlenu pobierane przez pacjenta będzie zmienne, jednak przepływy tlenu na poziomie 1 do 6 litrów na minutę dostarczą większości dorosłych pacjentów do 44% tlenu. Dostępne są różne rozmiary przeznaczone dla dorosłych, dzieci i noworodków oraz różne kształty wypustek umożliwiające dopasowanie do różnych warunków. Proste wypustki są oryginalnym modelem w dalszym ciągu najczęściej stosowanym w szpitalach. Wypustki zakrzywione zaprojektowano tak, aby kierowały strumień tlenu w tył zamiast do góry w kierunku zatok czołowych. Średnica wypustek rozszerzanych zwiększa się ku końcowi, co spowalnia gaz na wejściu do nosa i zwiększa wygodę pacjentów. Jednocześnie zakrzywione i rozszerzone wypustki stanowią połączenie najlepszych właściwości obu modeli. Uwalniają tlen wolniej i z dala od zatok czołowych.
Cewniki donosowe mogą być zaopatrzone w ochraniacze uszu, które są szczególnie korzystne dla użytkowników stosujących cewniki donosowe przez długi czas i zapobiegają otarciom wokół oraz na uszach. Dostępne są również cewniki donosowe umożliwiające pobieranie próbek wydychanego dwutlenku węgla od niezaintubowanych pacjentów, a urządzenia InterSurgical wyposażone w tę funkcję noszą nazwę cewników donosowych Sentry. Urządzenia te są odpowiednie dla pacjentów poddawanych świadomej sedacji, u których zachodzi potrzeba monitorowania depresji oddechowej. Cewniki donosowe Sentry zakłada się pacjentowi tak samo jak klasyczne cewniki donosowe. Następnie podłącza się przewód kontrolny i łączy z kapnografem. Cewnik donosowy Sentry umożliwia dostarczanie tlenu przez jedną wypustkę donosową i pobieranie próbek wydychanego gazu przez drugą. Końcowo wydechowe wartości CO2 są porównywalne z uzyskiwanymi dla zaintubowanych pacjentów. Teraz przyjrzyjmy się maskom tlenowym do średnich stężeń, które stanowią drugą możliwość podawania tlenoterapii o niskim przepływie. Mogą one być stosowane do stężeń wyższych niż uzyskiwane za pomocą cewników donosowych lub gdy nozdrza są niedostępne. Maski te są dostępne w rozmiarach dla dorosłych i dla dzieci. Strzałki pokazują sposób wdychania i wydychania gazów przez pacjenta. Czerwone strzałki oznaczają tlen dostarczany do maski, pomarańczowe strzałki oznaczają powietrze wciągane z otoczenia przez otwory w masce podczas wdechu pacjenta, a niebieskie strzałki oznaczają wydech. Stężenie tlenu pobierane przez pacjenta będzie zmienne, jednak według wytycznych natężenie przepływu wynoszące od 5 do 8 litrów na minutę dostarczy większości dorosłych pacjentów tlen o stężeniu od 35 do 50%. Jeden koniec drenu tlenowego jest połączony z wlotem na masce, a drugi z przepływomierzem tlenu. Przepływomierz należy ustawić tak, aby uzyskać zalecone stężenie tlenu. W celu bezpiecznego i wygodnego dopasowania maskę następnie dopasowuje się do nosa i ust pacjenta oraz mocuje gumką. W przeszłości gumkę zakładano nad uszami, jednak maski Ecolite firmy InterSurgical będące maskami nowej generacji, można również zabezpieczyć pod uszami w celu uniknięcia wystąpienia odleżyn. Istotne jest, aby stosować maskę zapewniającą dobrą szczelność na nosie pacjenta, tak aby tlen nie dostawał się do oczu. Słabo przylegająca maska może narazić oko na wysoki przepływ suchego tlenu, co może prowadzić do keratopatii ekspozycyjnej, a w następstwie do perforacji rogówki. Podczas korzystania z tych masek należy uważać, aby przepływ wynosił co najmniej 5 litrów na minutę, tak aby dwutlenek węgla był wypierany z maski, co zapobiegnie ponownemu wdychaniu go. Aspiracja wymiocin jest również bardziej prawdopodobna, gdy maska jest założona. Dostępne są także maski do średnich stężeń, takie jak maska Sentry firmy InterSurgical, która charakteryzuje się możliwością pomiaru końcowo-wydechowego CO2. Jest to dogodne w przypadku pacjentów poddawanych świadomej sedacji, u których należy monitorować depresję oddechową. Przewód kontrolny można połączyć z maską łącznikiem LureLock, a drugi jego koniec z kapnografem. Ostatnią maską tlenową do zmiennych stężeń, której się przyjrzymy, jest maska do wysokich stężeń, zwana również jako maska bez oddechu zwrotnego. Stosuje się ją zazwyczaj, gdy wymagane są wysokie stężenia tlenu, np. w przypadku pacjentów niestabilnych lub w stanie krytycznym. Pacjent oddycha przez maskę, a zastawka wdechowa otwiera się, umożliwiając pobieranie tlenu z worka. Powietrze wydychane przez pacjenta przechodzi przez zastawkę wydechową. W sytuacji idealnej pacjent nie oddycha powietrzem obecnym w pomieszczeniu, jednak dopasowanie maski i wzorzec oddechowy pacjenta wpływają na ilość powietrza przedostającego się z pomieszczenia oraz na stężenie dostarczonego tlenu. Ograniczenia w dopasowaniu starszych modeli masek sprawiały, że maski tlenowe do wysokich stężeń dostarczały do 80% tlenu przy przepływie ustawionym na poziomie między 10 a 15 litrów na minutę. Maski Ecolite firmy InterSurgical będące maskami nowej generacji zapewniają lepsze dopasowanie,
co minimalizuje ilość powietrza przedostającego się przez boki maski, a zatem stężenia tlenu dostarczanego pacjentowi mogą wynosić blisko 90% przy przepływach ustawionych pomiędzy 10 a 15 litrów na minutę. Taka poprawa wydajności wiąże się jednak z koniecznością umieszczania w masce zastawek bezpieczeństwa. W przypadku przerwania podaży tlenu i opróżnienia worka następuje otwarcie zastawek bezpieczeństwa, co umożliwia przedostawanie się powietrza do maski, a pacjent może w dalszym ciągu oddychać. W przypadku korzystania z maski tlenowej do wysokich stężeń należy w pierwszej kolejności podłączyć dren tlenowy do przepływomierza tlenu i ustawić natężenie przepływu na 15 litrów na minutę. Zatkać zastawkę wdechową, uważając, aby jej nie uszkodzić i pozwolić na napełnienie się worka. Ścisnąć worek w celu sprawdzenia drożności zastawki znajdującej się między workiem a maską. Jeżeli worek się nie opróżni, maskę należy wyrzucić, wybrać kolejną i ponownie sprawdzić. Ponownie napełnić worek i umieścić maskę na twarzy pacjenta, zapewniając szczelne, ale i wygodne dopasowanie. Natężenie przepływu tlenu należy dopasować tak, aby po zakończeniu wdechu worek był upróżniany nie bardziej niż w 1/3. Należy pamiętać, że aspiracja wymiocin jest bardziej prawdopodobna, gdy maska jest założona. Niektóre maski tlenowe do wysokich stężeń posiadają dodatkową opcję, jaką jest indykator oddechów respiczek. Częstość oddechów powinna być rejestrowana u każdego pacjenta wymagającego tlenoterapii, jednak często jest ona niedokładnie oszacowana i źle rejestrowana. Respiczek zawiera kulkę w przeźroczystej plastikowej rurce, stanowiącą wizualny wskaźnik częstości oddechu. Przepływ tlenu do maski popycha kulkę w górną część rurki. Podciśnienie wytwarzane przez wysiłek wdechowy pacjenta ściąga kulkę na dno rurki, co stanowi natychmiastową wizualizację każdego wziętego oddechu. Przyjrzyjmy się teraz urządzeniom do stałego stężenia tlenu, zwanym również jako urządzenia do wysokich przepływów. Zapewniają one przepływy gazu wystarczający do pokrycia wszystkich wymogów wentylacji minutowej pacjenta. Po pierwsze, po co stosować urządzenia do stałego stężenia tlenu? Urządzenia te mogą być bardziej odpowiednie dla pacjentów z przewlekłą chorobą płuc i retencją CO2, których wentylacja zależy od hipoksemicznego napędu oddechowego. Jest to przewlekła niewydolność, w której typowy bodziec oddechowy w postaci utrzymywania prawidłowego poziomu CO2 zanika w wyniku chronicznie wysokich poziomów CO2. Oddychanie napędzane jest zatem hipoksją. Podanie tym pacjentom tlenu w wysokich stężeniach oraz wzrost PaO2 może prowadzić do zaniku tego hipoksemicznego napędu oddechowego. Może wystąpić hipowentylacja i silny wzrost CO2, powodujący śpiączkę, a nawet śmierć. Bardziej odpowiednie dla tych pacjentów jest urządzenie do wysokich przepływów, w którym stężenie tlenu można dokładnie kontrolować i które uwzględnia pomiary stężenia gazu we krwi. Stężenie wdychanego tlenu zależy od modelu urządzenia, a nie od częstości i głębokości oddechów pacjenta. Dzieje się tak dlatego, że urządzenia Venturiego dostarczają tlen w sposób precyzyjny w uprzednio określonych stężeniach przy przepływach, które są na tyle wysokie, aby pokryć natężenie przepływu wdechowego w większości dorosłych pacjentów. Powietrze przedostaje się do urządzenia na zasadzie efektu Venturiego, co zwiększa przepływ gazu do pacjenta. Określone stężenia tlenu uzyskiwane są w wyniku mieszania się tlenu z przedostającym się powietrzem. Maski są dostępne z wymiennymi zastawkami Venturiego o kolorystycznym oznaczeniu dla różnych stałych stężeń tlenu, np. 35%. W przypadku stosowania maski Venturiego, wybierz zastawkę Venturiego dla zalecanego stężenia tlenu i przymocuj ją do maski. Jeden koniec drenu tlenowego połącz z wlotem zastawki, a drugi z przepływomierzem tlenu. Na przepływomierzu ustaw przepływ o wartości wskazanej na zastawce. Umieść maskę nad nosem i ustami pacjenta w celu bezpiecznego i wygodnego dopasowania.
Należy pamiętać, że przy zapotrzebowaniu na tlen przekraczającym 40% zastawka może nie wytwarzać przepływu całkowitego wystarczającego do pokrycia wysokich zapotrzebowań wdechowych. Powszechnie panuje również błędne przekonanie, że stężenie tlenu zmienia się wraz z natężeniem przepływu tlenu. W przypadku zwiększenia natężenia przepływu tlenu zwiększony zostaje całkowity przepływ do pacjenta, jednak stężenie tlenu pozostaje takie samo. Na przykład natężenie przepływu zalecane dla zastawki Venturiego 35% wynosi 8 litrów na minutę. Zapewnia to pacjentowi natężenie przepływu wynoszące 45 litrów na minutę i 35% stężenie tlenu. Zwiększenie natężenia przepływu do 10 litrów na minutę zwiększa całkowity przepływ do pacjenta, jednak dostarczane stężenie tlenu pozostaje na poziomie 35%. Zastawki Venturiego o stałych otworach można również włączać do tlenowych zestawów do rekonwalescencji z rurką T. Zastawka 40% jest najpopularniejsza. Stosuje się ją w celu zapewnienia spontanicznego oddychania podczas transportu zaintubowanych pacjentów, podczas suplementacji tlenowej i na salach pooperacyjnych. Jeden koniec drenu tlenowego połącz z wlotem zastawki, a drugi z przepływomierzem tlenu. Na przepływomierzu ustaw przepływ o wartości wskazanej na zastawce. Podłącz rurkę T do 15-mm łącznika rurki tracheostomijnej lub nadgłośniowego urządzenia do udrażniania dróg oddechowych. Wadą zastawek Venturiego o stałych otworach jest to, że wraz ze zmianą stężenia dostarczanego pacjentowi należy zmienić zastawkę. Można to ominąć, stosując regulowaną zastawkę Venturiego. W regulowanej zastawce Venturiego obrót tulei zwiększa lub zmniejsza rozmiar otworu dla przedostającego się powietrza, co z kolei zmienia stężenie tlenu. Oznacza to, że tą samą zastawką można dostarczać szeroki zakres stężeń. Zmiany można wprowadzać szybko, ponieważ nie trzeba wymieniać zastawki przy każdej zmianie zalecanego stężenia tlenu. Oznacza to również, że w magazynie szpitalnym nie trzeba przechowywać różnych zastawek. Regulowana zastawka Venturiego o nazwie Silente może zostać ustawiona na stężenia od 26 do 50% i zawiera mechanizm Twist Lock zapobiegający przypadkowym zmianom stężeń. Jeden koniec drenu tlenowego połącz z wlotem zaworu, a drugi z przepływomierzem tlenu, tak jak w przypadku zastawek o stałych otworach. Aby wybrać pożądane stężenie tlenu, upewnij się, że służąca do wyboru zakresu tuleja znajduje się w odpowiedniej pozycji. Jeśli pożądane stężenie wynosi od 26 do 35%, to upewnij się, że przełącznik zakresu tlenu został ustawiony na 26-35%. Jeśli pożądane stężenie wynosi od 40 do 50%, obróć przełącznik stężenia tlenu na 35%, a następnie pociągnij i obróć przełącznik zakresu tlenu tak, aby wybrać zakres 40-50. Obracając przełącznik stężenia tlenu, wybierz pożądane ustawienie. Przepływomierz tlenu ustaw na przepływ wskazany obok stężenia tlenu. Asortyment masek Ecolite firmy Intersurgical stanowi udoskonalenie urządzeń do tlenoterapii oraz rozwiązanie wielu ograniczeń wcześniejszych modeli. Zastosowane materiały znacznie mniej oddziałują na środowisko. Maski tlenowe Ecolite są lekkie i posiadają miękkie uszczelnienie części twarzowej, co zapewnia pacjentowi wysoki poziom komfortu. Maski zachowują szczelność w przypadku różnych kształtów twarzy, maksymalizując podaż tlenu i zapobiegając przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta. Maski tlenowe Ecolite zaprojektowano również tak, aby spełniały wymagania dotyczące żywotności tkanek poprzez zmniejszanie ryzyka powstawania odleżyn. Ostatnia sekcja obejmuje różne typy nawilżaczy zapewniających chłodne nawilżanie. Fink i Hunt w Clinical Practice in Respiratory Care w następujący sposób opisują dwa najczęściej używane w tej kategorii urządzenia. Nawilżacz to urządzenie, które dodaje do gazu cząsteczki wody, podczas gdy nebulizator
wytwarza aerozol lub zawiesinę cząstek w gazie. Nawilżacze bąbelkowe wykorzystują w procesie nawilżania bąbelki w celu doprowadzenia suchego tlenu do poziomu wilgotności otoczenia. Gaz jest kierowany do butelki z wodą, gdzie rozprasza się na małe bąbelki, których poziom wilgotności rośnie wraz z ich przemieszczaniem się ku powierzchni wody. Wilgotność bezwzględna gazu różni się w zależności od natężenia przepływu, temperatury wody, rozmiaru butelki oraz objętości wody w butelce. Nawilżacze bąbelkowe najczęściej stosuje się z urządzeniami do niskich przepływów, takimi jak cewniki donosowe i maski tlenowe do średnich stężeń. Niektóre modele posiadają zawór nadciśnieniowy, zaprojektowany w celu zapobiegania nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w butelce w przypadku zatkania drenu tlenowego. Uruchomienie zaworu nadciśnieniowego może również aktywować ostrzeżenie dźwiękowe, zwracające uwagę użytkownika na ten problem. Głowica nawilżacza bąbelkowego może zawierać również uniwersalny gwint umożliwiający użycie butelki, którą można uzupełniać sterylną wodą lub użycie niektórych fabrycznie napełnionych butelek ze sterylną wodą. Przepływomierz powinien być podłączony do odpowiedniego źródła tlenu. Napełnij butelkę sterylną wodą z zachowaniem zasad aseptyki i dopasuj ją do głowicy nawilżacza lub dopasuj fabrycznie napełnioną butelkę ze sterylną wodą. Nawilżacz należy następnie podłączyć do przepływomierza. W celu sprawdzenia zaworu nadciśnieniowego ustaw przepływomierz na 4 litry na minutę i zamknij wylot. Sprawdź, czy zawór nadciśnieniowy zadziała w ciągu 5 sekund. Ponownie ustaw przepływomierz tlenu na odpowiedni dla pacjenta przepływ. Dren tlenowy podłącz do nawilżacza bąbelkowego oraz urządzenia dostarczającego i dostosuj do pacjenta. Innym sposobem zimnego nawilżania jest użycie nawilżacza nebulizującego. Nawilżacze nebulizujące działają na zasadzie efektu Venturiego, tworząc na końcu rury obszar niskiego ciśnienia. Drugi koniec rury sięga do butelki ze sterylną wodą. Woda jest pobierana do rury i rozpraszana przez strumień tlenu w aerozol małych kropelek. Ten sam obszar niskiego ciśnienia pobiera również powietrze atmosferyczne w celu rozcieńczenia tlenu do pożądanego poziomu. Zawierająca kropelki wody mieszanina, powietrze, tlen przechodzi następnie do pacjenta. W zależności od ustawień przepływu nawilżacze nebulizujące mogą dostarczać od 24 do 50 mg wody na litr gazu. Nawilżacze nebulizujące są najczęściej używane w urządzeniach takich jak maski aerozolowe i tracheostomijne. W celu zapewnienia pacjentowi komfortowych warunków istotne jest, aby urządzenia te działały tak cicho, jak tylko jest to możliwe. Powinny spełniać również międzynarodowe standardy w celu podaży dokładnych stężeń tlenu. Niektóre urządzenia, np. Aquamist, są wyposażone w zabezpieczenie przed przypadkowymi zmianami stężenia tlenu. Podobnie jak w przypadku nawilżaczy bąbelkowych, głowica nawilżacza nebulizującego Aquamist zawiera uniwersalny gwint umożliwiający użycie butelki uzupełnianej sterylną wodą lub użycie niektórych fabrycznie napełnionych butelek ze sterylną wodą. Przepływomierz powinien być podłączony do odpowiedniego źródła tlenu. Napełnij butelkę sterylną wodą z zachowaniem zasad aseptyki i dopasuj ją do głowicy nawilżacza. Nawilżacz nebulizujący należy następnie podłączyć do przepływomierza. Podłącz 22 mm rurę FlexTube do wylotu nawilżacza nebulizującego. Ważne jest umieszczenie rury tak, aby najniższy punkt znajdował się poniżej pacjenta oraz regularne odprowadzanie skroplin, aby zapobiec przedostawaniu się skroplonej wody do pacjenta lub zatykaniu się rury FlexTube. Podłącz maskę aerozolową, a następnie ustaw stężenie tlenu na wymaganym poziomie. Ustaw przepływomierz tak, aby zapewnić pacjentowi wymagany przepływ całkowity.
AquaMist firmy InterSurgical jest to łatwe, ponieważ powyżej każdego ustawienia dla tlenu wskazano odpowiedni przepływ. Następnie dostosuj do pacjenta urządzenie do dostarczania. Maskę aerozolową dopasowuje się do nosa i ust pacjenta i mocuje gumką w celu bezpiecznego i wygodnego dopasowania. Podczas stosowania maski tracheostomijnej umieszcza się ją powyżej miejsca wykonania tracheostomii i mocuje na miejscu za pomocą regulowanego, elastycznego paska okalającego szyję pacjenta. Nie istnieją międzynarodowe standardy dla złączek przepływomierza, dlatego mogą się one różnić w zależności od kraju i producenta. Zarówno AquaFlow, jak i AquaMist zawiera tlenową złączkę DISS, będącą najpowszechniejszym modelem. Dostępne adaptery przepływomierza pasują do innych modeli przepływomierzy, na przykład M12. Urządzenia te nie powinny być używane w obwodach oddechowych respiratora, ponieważ port napowietrzający spowoduje przeciek w układzie. Urządzenia te powinny być również napełniane wyłącznie sterylnymi płynami, które należy wymieniać codziennie. Każdą ilość pozostałego płynu należy usunąć z butelki i wyrzucić przed ponownym napełnieniem. Podsumowując, przyjrzeliśmy się wielu różnym urządzeniom do terapii tlenowej, w tym urządzeniom do zmiennego stężenia tlenu, urządzeniom do stałego stężenia tlenu i urządzeniom nawilżającym. I mamy nadzieję, że poszerzyło to zakres wiedzy z tej ważnej dziedziny.